Tematem niedziałającej fontanny zajmowaliśmy się już w lipcu ubiegłego roku. Wtedy był to temat gorący jak całe lato, ale i dziś w fontannie można znaleźć jedynie deszczówkę. Mimo to, po trzech latach zarząd zieleni miejskiej w końcu zdiagnozował problem. Staromiejscy radni nie kryją rozgoryczenia tą sprawą. Okazuje się, że wymaga kapitalnego remontu wszystkich instalacji. Zarządca terenu wie o tym od co najmniej trzech lat. Zastanawiamy się, dlaczego tak długo to trwa. Zniszczeniu uległy instalacje wodne, elektryczne i kanalizacyjne. W dodatku betonowa niecka fontanny przecieka. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej odniósł się do postu Rady Osiedla Stare Miasto. Zauważa, że do remontu konieczne jest zaangażowanie poznańskich inwestycji miejskich. PIM został zatrudniony z uwagi na konieczność przeprowadzania projektowania w wielu branżach oraz konieczność późniejszych prac budowlanych w zakresie realizacji. Na efekty remontu czekają mieszkańcy Starego Miasta. Szum wody w tym miejscu należy jedynie do wspomnień. No, było bardzo miło, gdy, gdy była ta fontanna. Ja to przechodzę codziennie i wiem, że ona w pewnym momencie zaczyna działać i tak właśnie czekam. No, dziwne, ale podobno nie wiedzą, jak to naprawić. Takie słuchy chodzą. No było przyjemnie, woda leciała, było fajnie, a teraz jest zniszczone. Teraz ZZM wraz z Pimem muszą zaprojektować dokumentację remontową. Mało prawdopodobne, by mieszkańcy Starego Miasta zobaczyli działającą fontannę jeszcze w tym roku. Błażej Filipiak, puls dnia.